odpowiedzieć merytorycznie. Kwestia łatwiejszej ratyfikacji umów międzynarodowych. 2/3 w Sejmie i bezwzględna większość w Senacie. To są poprawki prezydenta. Wy się jakoś ustosunkowujecie w swoim projekcie do tego? To jest tryb podejmowania decyzji przy przekazywaniu ewentualnie kolejnych kompetencji na rzecz Unii Europejskiej. To jest opisanie dotychczasowego trybu, może takie troszkę bardziej jasne wytłumaczenie tego, że kiedy przenosi się kolejne kompetencje, to trzeba zachować ten sam tryb, który jest przewidziany dla przystępowania do Unii Europejskiej. Jest to pewien przepis porządkujący, nie wnoszący niczego nowego do obecnego stanu brzmienia. A możliwości, bo czytam tu w tym projekcie prezydenckim, możliwości tego unijnego obywatelstwa, że osoby nie obywatele polscy zamieszkali w Polsce mogliby głosować, tak? W tej chwili obywatele Unii Europejskiej, którzy mieszkają na terytorium Polski, mogą głosować w wyborach do samorządu terytorialnego. Nie będąc obywatelami Polski, to uprawnienie w tej chwili już istnieje. W związku z tym jest to tak, że jakby utrwalenie w konstytucji stanu obecnie obowiązującego, natomiast cały czas trzeba. Ale do Sejmu, do Senatu, na prezydenta nie głosują. Nie ma takiej możliwości. Tego rozszerzenia nie ma. I powiedziałbym w ten sposób, że trzeba by po prostu pamiętać, że obywatelstwo Unii Europejskiej jest czymś pochodnym od obywatelstw państw członkowskich. Każdy obywatel każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest jednocześnie obywatelem Unii Europejskiej, ale to nie jest takie samo obywatelstwo jak obywatelstwo narodowe. Podstawą jest obywatelstwo narodowe. Najpierw jest się Polakiem, Węgrem, Francuzem, Niemcem, a dopiero potem jest się obywatelem Unii Europejskiej. Trzeba o tym pamiętać, że jest to pojęcie, które brzmi tak samo, ale jest to zupełnie coś innego. Panie pośle, Komisja Konstytucyjna pracowała dziś nad pomysłem rozszerzenia kompetencji Trybunału Konstytucyjnego. Jakie wnioski? Bo dzisiaj pierwsze posiedzenie było, tak? Tak, dzisiaj Komisja Konstytucyjna rozpatrywała jeden z projektów zmiany Konstytucji autorstwa Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą mam zaszczyt być przedstawicielem wnioskodawców tego projektu złożonego przez ponad 100 posłów Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Proponujemy, aby Trybunał Konstytucyjny, Polski Trybunał Konstytucyjny miał prawo oceny zgodności z polską konstytucją aktów wydawanych przez organy Unii Europejskiej. A nie ma? No w tej chwili nie ma. W tej chwili jest to pewna luka. Trybunał Konstytucyjny ma prawo oceny zgodności z konstytucją umów międzynarodowych, w tym traktatów ustanawiających Unię Europejską. Natomiast nie ma możliwości reakcji w sytuacji, kiedy organy Unii Europejskiej na przykład wykraczają poza swoje kompetencje i naruszając te traktaty, na ich podstawie stanowią przepisy, które bezpośrednio obowiązują na terytorium Polski. Jest to pewien ewenement też w skali całej Unii Europejskiej, ponieważ sądy konstytucyjne innych państw członkowskich mają takie prawo, na przykład niemiecki Federalny Sąd Konstytucyjny, czy też francuska Rada Stanu. Jak się członkowie komisji z innych klubów zapatrują na ten pomysł? No wysłuchaliśmy dzisiaj głosów ekspertów, także wypowiadali się sami członkowie komisji. No tutaj stanowisko jest takie, które bym streścił w ten sposób. Bardzo dobry projekt, tylko dlaczego PiS go zgłosił? Więc jest wiele obaw, ale wszyscy jakby mówią, że no dobrze byłoby przyjąć taki projekt, ale może ktoś w Unii się obrazi. No to na przypomnienie, ale skoro takie przepisy obowiązują w Niemczech, no to konsternacja, no to może, a może jednak nie tak. Ale widać, że istnieje jakby chęć przyjęcia tych przepisów, tylko jakoś nikt nie chce przyznać racji Prawu i Sprawiedliwości, że to ono akurat zgłosiło ten słuszny projekt. W pewnym momencie nawet zaproponowałem przewodniczącemu Gowinowi, że może Klub Platformy Obywatelskiej zgłosił analogiczny projekt, to my z pewnością go poprzemy i będziemy mieli i tak satysfakcję, że dobre rozwiązania do Konstytucji zostały wprowadzone. No nie wiadomo, czy by się to poparli, panie pośle. Aha, wasz projekt, żeby Platforma wzięła. Nasz projekt, żeby Platforma wzięła. No przecież tam w Sejmie jakby góruje, czy zwycięża to myślenie polityczne. No niestety, Platforma Obywatelska jest partią bardzo płytką intelektualnie, więc tam nie ma głębszego pomysłu
na funkcjonowanie, na żadnej idei politycznej, żadnego programu. Tam jest po prostu chęć przetrwania przy władzy, jeszcze miesiąc, jeszcze dwa, jeszcze rok, wygrania kolejnych. Czyli co, nie będzie wyborów na wiosnę, tak jak niektóre media donoszą? Mówi pan jeszcze rok? Ja to oceniam jako straszenie, jako każdorazowe straszenie przyspieszonymi wyborami parlamentarnymi przed przyjęciem budżetu. Tak, aby tych niepewnych posłów niezrzeszonych czy z tych mniejszych ugrupowań nastraszyć. Głosujcie za budżetem, bo jak nie, to będą przyspieszone wybory i rzeź niewiniątek. Swojego czasu pamiętam, jak PiS nawet zrzeszonych posłów straszył z koalicji. To już taka chyba metoda jest co roku. Tak? No cóż, no można powiedzieć, że... Co się za siebie rzuci, przed sobą znajduje. Można powiedzieć, że to jest taki kanon po prostu uprawiania polityki. Czyli wybory będą na jesień, jesienią? Wydaje się, że będą jesienią. Mimo tego, że Platformie spada poparcie. Tak, ale Platforma przyjęła taki plan polityczny, iż będzie wykorzystywała do celów wyborczych polską prezydencję w Unii Europejskiej, która będzie trwała w drugiej połowie roku. Ta prezydencja będzie bardzo miałka. Tam nie ma żadnych pogłębionych, ambitnych priorytetów, które każde państwo przedstawia, chce coś osiągnąć, zrealizować. Wczoraj Sejm wreszcie doczekał się informacji rządu na temat polskich priorytetów w Unii Europejskiej. Wiceminister, który przyszedł relacjonować te priorytety, już podkreślam, wiceminister, to powinien być premier, jeśli nie minister spraw zagranicznych, wiceminister spóźnił się około 25 minut, należało zawiesić w ogóle posiedzenie Sejmu i czekać na niego. Wczoraj czy dzisiaj? Wczoraj wieczorem. No wczoraj, we wtorki pan premier chyba w piłkę gra. No to rzeczywiście jest pewne usprawiedliwienie, że nie był osobiście. Był minister Dowgielewicz, który spóźnił się ponad 20 minut, a następnie przez tego to priorytety krócej niż kazał na siebie czekać, około 15 minut. No i taka była to generalnie wyliczanka tego pewnych czynności technicznych, które wykonuje się w trakcie prezydencji. Więc można powiedzieć, że nie wniosło to niczego nowego. Natomiast faktem jest, że ta prezydencja będzie traktowana wizerunkowo. Premier, politycy Platformy będą tutaj zapraszali polityków z Unii Europejskiej, będą się klepali, wymieniali misie, całowali się z Angelą Merkel, Nicolasem Sarkozy i innymi przywódcami europejskimi i będą pokazywali, jacy to strasznie lubiani są w całej Europie. Czyli sesje fotograficzne na użytek kampanii wyborczej? Jakże drogie. Ale kogo to tam interesuje? Na zakończenie powiem państwu i panu posłowi, dzisiaj w Sejmie jeden z młodych posłów Platformy podszedł do mnie i mówi, co dobrego, a ja tak w żarcie mówię, spada wam, i uciekł. Także no może coś w tym prawdy spadł. Spada poparcie. No cóż, dobra informacja. To był taki żart. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, naszym gościem był Karol Karski z PiS, który monitoruje i prowadzi te kwestie konstytucyjne. Zresztą prawnik to były wiceminister spraw zagranicznych. Dziękuję bardzo, panie pośle. Szczęść Dziękuję Boże. Ja bardzo. Zapraszam Szczęść na jutro Boże. Na Polski Punkt Widzenia. Dzisiaj, jutro też będą ważne sprawy i pojutrze też będzie ciekawy gość. Już wiem, czwartek i piątek. Szczęść Boże, dobranoc.